cech jakie powinien spełniać zdrowy kościół, jak spowodować, aby kościół, w którym jestem, był zdrowy. Zapraszam na odcinek. Celem publikowanych materiałów nie jest zastąpienie lokalnego kościoła. Biblijne materiały w internecie mogą być pożyteczne, ale Bożym planem jest to, aby każdy chrześcijanin zaangażował się w swoim lokalnym kościele. Witajcie, jakiś czas temu znalazłem taki artykuł na jednej ze stron po angielsku. Przetłumaczyliśmy go tutaj w Krakowie na język polski, umieściliśmy go u nas na stronie internetowej. Na koniec tego filmiku przeczytam go. Ten artykuł mówi o tym, jak szukać zdrowego kościoła, jak go znaleźć i jakie cechy powinien mieć ten kościół. Ale zanim do tego dojdę, chciałbym powiedzieć o tym, że dzisiaj jako chrześcijanie ewangeliczni mamy trochę narzędzi do tego, aby po pierwsze, znaleźć zdrowy kościół. Po drugie, jeżeli nasz kościół jakoś szwankuje albo nie jesteśmy pewni, czy idzie w dobrym kierunku, to możemy to sprawdzić. W ostatnim czasie ukazało się kilka takich pozycji w Polsce, powiem o książkach, kilka pozycji fundacji ewangelicznej, ruch razem dla Ewangelii, wydał kilka pozycji, o których warto myślę powiedzieć w tym kontekście. Teraz Nagrywam czwarty odcinek o kościele lokalnym i chciałem go zakończyć właśnie w ten sposób, aby zachęcić Was do tego, aby dowiedzieć się więcej o kościele, jak powinien funkcjonować, a jeżeli już jestem w jakimś kościele, aby zobaczyć, czy on funkcjonuje maksymalnie tak, jakby mógł, aby przynosił jak największe owoce. Chciałem zachęcić w tym filmie do kilku pozycji. To są częściowo tłumaczenia takiej amerykańskiej misji Nine Marks. I pierwsza z nich to książka Marka Devera, Dziewięć cech zdrowego kościoła. Można zacząć od tej książki, nie trzeba. Polecam je w losowej kolejności. Myślę, że o każdej troszeczkę powiem i każdą warto się zaopatrzyć. Akurat ta książka nie jest zbyt gruba, można ją sobie nabyć. 300 stron, ale w takim Dość dużym druku i co cechuje tą książkę? Po pierwsze, mamy tu kilka aspektów, kilka rozdziałów o każdym z aspektów, czym powinien się cechować zdrowy Kościół. Mamy po kolei głoszenie ekspozycyjne, teologia biblijna właściwa, właściwe głoszenie Ewangelii, właściwe biblijne pojmowanie nawrócenia. Biblijne pojmowanie ewangelizacji, biblijne pojmowanie członkostwa w kościele, biblijna dyscyplina, troska o uczniostwo i duchowy wzrost, biblijne przywództwo. Jeżeli ktoś by chciał zacząć, to warto od jednej z tych książek Marka Devera zacząć. Wydaje mi się, że są dwie albo trzy teraz bardzo podobne. Można w, w jednej książce jakby takie kompendium zobaczyć i na początek myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Kolejna książka też Fundacji Ewangelicznej: Odkryj Kościół na nowo. Tutaj z kolei mamy takie tematy: czym jest Kościół, kto może należeć do Kościoła, czy naprawdę musimy się gromadzić, dlaczego głoszenie i, ma, i nauczanie mają kluczowe znaczenie, czy przyłączenie się jest naprawdę konieczne. Czy dyscyplina kościelna jest wyrazem miłości? Jak mam kochać członków kościoła, którzy są inni niż ja? Bardzo ważny temat. W jaki sposób kochamy tych, którzy są na zewnątrz i kto prowadzi? Też bardzo ciekawa pozycja. Podam jeszcze kilka, aby ten film nie był zbyt długi. Nie podaję wszystkich tych książek i nie mam żadnych profitów z tego, że mówię o tych książkach, ale uważam, już od jakiegoś czasu, przeczytałem je kilka lat temu. I uważam, że one są super potrzebne w Polsce, gdzie wielu ludzi jest cały czas w kościele rzymskim, ale widzę i piszę do nas coraz więcej ludzi, których Bóg wyciąga z tej martwej organizacji. Spotykamy też ateistów, których Bóg zdradza do nowego życia, którzy zaczynają wierzyć w Niego, i czasami to sobie dołączają do jakichś kościołów, ale czasami, przez to, że Bóg dotyka kilka osób blisko siebie, oni zaczynają się łączyć i powstają tak, Powiedzielibyśmy oddolnie społeczności lokalne kościoły, i te kościoły często nie wiedzą, w którą stronę iść. Mają wiele dylematów, yy, widzą wiele zagrożeń wokół siebie i myślę, że te książki bardzo, bardzo pomogą każdemu, a szczególnie tym, którzy nie wiedzą, jak ułożyć kościół. Kolejna seria to są takie kolorowe książeczki. Hmm, nie wiem, czy mi tu złapie ostrość na to. Ach. Chyba nie za bardzo. Okej, okay, pokażę kilka, naprawdę jest więcej dobrych książek z tej serii. Członkostwo w kościele. Ach, odbija mi tu kamera. Yy, ok, członkostwo w kościele. Głoszenie ekspozycyjne. Bardzo rzadko się o tym mówi, a myślę, że to jest bardzo ważne, jak głoszone jest Słowo Boże w kościołach. Uczniostwo. I może jeszcze tutaj dorzucę wspólne. Uwielbienie, o tym jak Kościół powinien uwielbiać Boga. I jest jeszcze książka o starszych w Kościele, o dyscyplinie, ale tutaj akurat jej nie mam, też z tej serii. Jest chyba kilkanaście już książek z tej serii. Trochę inne tematy, ale też myślę bardzo ważne z tej serii: kim jest Jezus, czym jest Ewangelia. Greg Gilbert to jest bardzo dobra pozycja i moim zdaniem Najlepsza, nie wiem dlaczego tak uważam, ale tak jest, nawrócenie. Jest bardzo wiele nieporozumień odnośnie nawrócenia. Dużo ludzi uważa się za zbawionych ewangelicznie, tak jak Biblia naucza o zbawieniu, w takim sensie nie w takim jak naucza Kościół Rzymski, a w Polsce większość ludzi wychodzi z takiego środowiska. Dużo ludzi uważa się za zbawionych, a czasami wygląda, że nie są, a są ludzie, którzy nie są pewni swojego zbawienia, a wygląda po nich, że są zbawieni. Czym jest prawdziwe zbawienie, no tak naprawdę, czym jest nawrócenie do Boga, no to ta książka jest genialna. Zachęcam. Tak jak mówię, nie jest, nie jest gruba i to jest taki mniejszy format. Więc czyta się ją, ja przeczytałem ją. Bardzo szybko i co jakiś czas wracam do niej, mimo że już ją czytałem wiele razy, ale polecam wielu ludziom, którzy są na początku drogi albo myślą o tym właśnie, co dalej. Zaczynają czytać Słowo Boże i co dalej. Ta książka genialnie pokazuje także jakieś pułapki, w jakie możemy wpaść, kiedy myślimy, że jesteśmy zbawieni, a tak naprawdę widać, że żyjemy cały czas starymi pragnieniami. I chcemy spełniać jakieś zachcianki swojego ciała. Jest też nowa seria, o której chciałem powiedzieć. Fundacja Ewangeliczna w tym roku wydała taką serię podstawy funkcjonowania kościoła, i tutaj z tej serii mamy tak. Jak rozumieć dyscyplinę kościelną, jak rozumieć chrzest, jak rozumieć. O, wieczerzę, pańską. I jak rozumieć wielkie posłannictwo. Jest chyba jeszcze jedna, ale nie mam jej. Tak jak mówię, nie mam żadnego udziału ze sprzedaży tych książek, ale ponieważ nagrywam całą serię o tym, jak powinien funkcjonować kościół. Czy chrześcijanie się powinni spotykać, czy, czy mogą być samotni? Myślę, że ktoś, kto oglądał poprzednie odcinki, wie już, jakie jest moje stanowisko, a ja uważam, że takie stanowisko jest też Biblii, Słowa Bożego, że tak Bóg zaplanował funkcjonowanie chrześcijan, że powinniśmy być razem, spotykać się, razem żyć ze sobą i podążać za Chrystusem, ale kiedy zaczynają chrześcijanie żyć razem, mogą też wynikać różne problemy. I yy, nie da się powiedzieć, że żyjemy w idealnym świecie, bo to idealne nasze życie pewnie będzie dopiero na nowej Ziemi, ale mogą być różne problemy, mogą być różne różnice zdań, możemy mieć różne zdania na różne tematy, możemy mieć różne zdania na temat tego, jak powinniśmy funkcjonować. Słyszałem o wielu modelach kościołów, jedne funkcjonują w ten sposób drugie w inny, jedne kładą nacisk na coś bardziej, na coś mniej. Wydaje mi się, że bardzo ważne jest, no, kilka elementów na pewno. To nawrócenie, to właściwe, prawdziwe nawrócenie jest kluczem, ale myślę, że jedną z ważniejszych rzeczy, jaka powinna być w kościołach ewangelicznych, to jest głoszenie ekspozycyjne. Ta książka o ogłoszeniu ekspozycyjnym może nie jest jakaś super łatwa, ale jeżeli ktoś myśli o tym, aby dzielić się z innymi, no właśnie swoimi przemyśleniami, aby głosić w zborach, w kościołach ze słowa Bożego, to myślę, że powinien ją przeczytać. Jest trochę nagrań z różnych konferencji, jakie odbywały się w ostatnim czasie w Polsce. Niedługo. Steven Lawson będzie w Warszawie znany kaznodzieja ze Stanów, więc tych materiałów jest coraz więcej. Ale chyba ciężko tak powiedzieć, że to jest najważniejsza rzecz, bo, bo wiele aspektów jest bardzo ważnych, bardzo ważne jest to, aby społeczność miała starszych. Aby ci starsi byli biblijnymi starszymi. Bardzo ważne jest to, aby było członkostwo w kościele. Jeżeli nie ma takiego członkostwa, oczywiście nie chodzi tu o podpisywanie jakichś dokumentów, ale abyśmy wiedzieli, kto jest prawdziwie zbawionym i kto do tej naszej społeczności należy, a kto jest tylko gościem, przybyszem czy, czy kimś, kto, kto ma takie pomysły, aby sobie wędrować po różnych kościołach. Widzimy też w Słowie Bożym wiele dowodów na to, że taki rozdział był, więc. No, okej, okay. nie chcę przedłużać zbyt bardzo. Sięgnijcie po te książki, zachęcam. Jeżeli interesuje Was temat, pokażcie swoim braciom i siostrom w Waszych zborach pokażcie może starszym w kościele czy pastorom chociaż pastorzy pewnie i starsi słyszeli o tych książkach, bo one od kilku lat już fun funkcjonują w Polsce ale może tak nie jest. Więc zachęcam, można je za nabyć, zakupić na stronie Fundacji Ewangelicznej i myślę, że każdemu się przydadzą. No cóż, a teraz przejdźmy do części drugiej. Aby żyć tak jak tego Chrystus, aby żyć tak jak chce tego Chrystus, potrzebujemy miłości i zachęty, którą otrzymujemy od innych chrześcijan. Mamy również przykazane, aby kochać, służyć i modlić się za naszych braci i siostry. Możemy wypełniać te przykazania najskuteczniej, jeśli jesteśmy w osobistej relacji z innymi chrześcijanami. Kościół jest wspólnotą wierzących, gdzie te relacje mogą być pielęgnowane. Ponieważ jest niezwykle ważne, abyś dołączył do Kościoła, powinieneś poświęcić wiele modlitwy i przemyśleń, aby wybrać właściwy. Oto kilka ważnych pytań, które powinieneś rozważyć, decydując się, który kościół jest dla ciebie odpowiedni? 1. Czy kościół uznaje i głosi autorytet bezbłędności Biblii? Czy uznaje tylko 39 ksiąg Starego Testamentu i 27 ksiąg Nowego Testamentu za Pismo Święte? Powinien. Czy kościół używa Biblii jako podstawowego źródła do głoszenia i nauczania? Drugi list do Tymoteusza, rozdział 3, wersety 16-17. Chociaż nie ma nic złego w tym, że Kościół korzysta z dodatkowych źródeł, np. literatury do szkółek niedzielnych, ich celem powinno być pomaganie nam w zrozumieniu tego, czego uczy nas Biblia. 2. Czy Kościół kładzie duży nacisk na biblijne zwiastowanie i zdrową doktrynę? Solidne biblijne zwiastowanie powinno wyjaśnić, co dany fragment mówi tłumaczyć jego znaczenie i dawać słuchaczom wskazówki jak mogą go zastosować w swoim życiu. Autorytet kaznodziei zaczyna się i kończy na piśmie. Drugi list Piotra, rozdział pierwszy, wersety 20 i 21. Uważaj na kaznodziejów, którzy wygłaszają opinie, których nie można poprzeć Biblią, lub takich, którzy chcą wykorzystać kazalnicę do innych celów. Takich jak promowanie określonego programu politycznego lub społecznego, zamiast głosić to, co Bóg mówi do nas przez swoje spisane słowo. 3. Czy Kościół zachęca do uwielbienia skoncentrowanego na Bogu? Niektóre kościoły starają się być miejscami rozrywki, lub świadczą usługi, które są bardziej skoncentrowane na ludziach niż Bogu. Uważaj, aby nie wybrać Kościoła, w którym zaspokajane są ludzkie potrzeby i to jest ważniejsze niż służenie i oddawanie czci Bogu. Ewangelia według Świętego Łukasza, 4 rozdział 8 wers, i list do Filipian, 3 rozdział 3 werset. Bóg obiecał, że zadba o nasze potrzeby, może nie o wszystkie nasze pragnienia i czasami nie zapewnia wszystkiego, czego byśmy sobie życzyli. Ale możemy wiedzieć, że jeśli kochamy Boga i jesteśmy powołani według Jego zamysłu, to wszystko w naszym życiu działa dla naszego dobra. List do Rzymian, rozdział 8, wers 28. 4. Czy Kościół wyposaży cię, abyś wzrastał jako uczeń Chrystusa? Bycie prawdziwym uczniem Jezusa oznacza bycie jego naśladowcą. Czy ten Kościół posiada programy i zasoby edukacyjne, które pomogą Ci w tym wzroście? Czy są w nim ludzie, którzy są przeszkoleni, aby wyposażyć Cię do bycia prawdziwym uczniem i chętnie to robią? 5. Czy Kościół zapewni Ci możliwość wykorzystania Twoich darów duchowych i służby? Biblia uczy nas, że każdy wierzący został uzdolniony przez Boga do Jego służby, ale musimy przebywać w środowisku, w którym te dary mogą być wykorzystane. List do Rzymian rozdział 12, wersety od 4 do 8. Upewnij się, że kościół, który wybierzesz, pomoże ci określić, jakie są twoje dary i da ci możliwość ich wykorzystania. 6 czy Kościół będzie w stanie zaoferować właściwą społeczność chrześcijańską? Dla niektórych może to oznaczać sprawdzenie, czy w Kościele są ludzie, którzy są na podobnym etapie życia co oni. Osoby uczące się, zakładające rodziny i rozpoczynające karierę zawodową, osoby samotne i dorośli w wieku emerytalnym, często mają różne potrzeby, a mimo to mamy troszczyć się o siebie nawzajem. Ewangelia według Świętego Jana, 13 rozdział, wers 35. Nie wykluczaj Kościoła, ponieważ ma wielu członków, którzy nie są w Twoim przedziale wiekowym, lub znajdują się na innym etapie życia niż Ty. Ale jednocześnie pamiętaj, że ludzie, którzy są Twoimi rówieśnikami, często mogą zapewnić chrześcijańską społeczność w sposób, który jest najbardziej pomocny. 7. Czy ten Kościół kładzie silny nacisk na misję i ewangelizację? Jednym z ostatnich poleceń Jezusa przed jego wstąpieniem do nieba było: Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi, idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody, szcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je przestrzegać wszystkiego, co Wam przykazałem. Ewangelia według Świętego Mateusza, rozdział 28, wersety od 18 do 20. Jak dużą część działań Kościoła jest działalność misyjna, czy uczestniczy w posługach zewnętrznych, czy szkoli swoich ludzi jak ewangelizować, jak głosić Ewangelię, to powie ci wiele o tym, jak mocno Kościół czuje się związany z misją i ewangelizacją. Powie ci to również o wielu możliwościach służby, jakie tam możesz znaleźć.